Dzień dobry, Adam Kanik, Pestycka TV. Jesteśmy na świeżo po debacie prezydenckiej, którą zorganizowały trzy największe redakcje w Bielsku-Białej. No i czas na jakieś podsumowania pierwsze, prawda? Jak wrażenia, panowie? Jest z nami Marcin Kałuski, dziennikarz Kroniki Beskidzkiej i Bartłomiej Kawales, Bielsko-Biała.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pierwsze wrażenia po debacie? No ja bym może spytał najpierw naszego prowadzącego, jakiego wrażenia, ponieważ prowadził debatę moim zdaniem bardzo profesjonalnie, rzeczowo, konkretnie. I jakby ty powiedz, jak to wyglądało z wewnątrz, tak? Jako osoba, która dyrygowała tym wszystkim. Czy ja byłem zaskoczony tak naprawdę kulturą tego, bo spodziewałem się jakichś większych niesnasek. No tutaj nie licząc takiego duetu, można powiedzieć, pan Borecki kontra prezydent Jarosław Siedzieli Klimaszewski. Siedzieli też obok siebie, więc to sprzyjało, nie? Tak, to sprzyjało, wchodzili w sobie słowo, natomiast pozostali bardzo w porządku, myślę, uważam. I też dosyć profesjonalnie wypadli, wszyscy elegancko ubrani, przygotowani, merytoryczni. Takie jest moje zdanie. Nie było ciosów poniżej pasa, ale chyba też nawet nie było jakichś dużych uszczepliwości, można powiedzieć. Jakieś tam tak. Się szpilki zdarzały, ale no chyba możemy śmiało powiedzieć i też po tym, jak rozmawialiśmy już po debacie z innymi redakcjami, że myśleliśmy, że będzie tego więcej. Na więcej się nastawialiśmy. No też tak, ta gospodarka odpadami w tym pierwszym temacie to też była taka z naszej strony. No chcieliśmy tak zacząć troszeczkę takim tematem, który ogniskował w ostatnich latach i wydawało nam się, że on jednak no tak, taka iskierka się tam gdzieś pojawi, a chyba w sumie nie do końca tak było, nie? Znaczy, co do tej kultury takiej wypowiedzi, to nawet chyba prezydent mi kiedyś mówił, że to jest charakterystyczne dla Bielska, że tu się nie żremy, nie wyzywamy, tylko raczej ze sobą rozmawiamy, ścieramy się na argumenty, a później trzeba się dogadywać i chyba też mieliśmy obraz tego w tej debacie. Nie, no to już to wiadomo, że nikt no może się faktycznie nastawiał troszeczkę na to. Wojciech Borecki wyglądał na takiego psa spuszczonego z łańcucha, tak? Troszeczkę próbował ugryźć, ale no myślę, że to było jednak w ramach dobrego tonu. Nie, w ramach kultury jakiejś dyskusji mimo wszystko. Gdzieś tam się dosyć mocniej w porównaniu do innych kandydatów próbował odgryźć Klimaszewskiemu, ale nie były to jakieś, mówię, tak jak stwierdziliśmy wcześniej, ciosy poniżej pasa, mówiłeś o tych wyzwiskach czy coś. Nie, no to się chyba nigdy nie działo, to już tak tego to się nikt nie nastawiał ani nie oczekiwał, bo to już by było naprawdę, no. No ale co do Boreckiego, to prezydent nie pozostawał mu dłużny, ponieważ jakby sugerował, znaczy mówił wprost, że po prostu nie ma pojęcia, o czym mówi, nie ma pojęcia, jakie ustawy regulują dane kwestie, więc bardzo szybko odbijał piłeczkę, ale też siedzieli obok siebie i prezydent jakby w takiej był kolejności, że cały czas odpowiadał na... jakby po nim, tak? Że jeden po drugim, ale to o tym zadecydowało losowanie. Jedna wpadka Wojciecha Boreckiego, ten zespół przyrodniczo-krajobrazowy. No on mówił, że do 2002 roku on istniał. On cały czas istnieje. Uchwałą Rady Miejskiej został powołany chyba o rok wcześniej, w 2001 roku. Mówię, z głowy nie sprawdzałem. Natomiast on cały czas istnieje, on jest wyłączony spod zabudowy i to są tereny sąsiadujące z tymi, o których już Wojciech Borecki mówił, że mają powstać te 22 budynki. No ta inwestycja, gdzie wspólnikiem jest Sobiesław Zasada. To jest teren, który bezpośrednio graniczy z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, więc on istnieje, on jest wyłączony spod zabudowy, to jest chyba kilkanaście hektarów. On cały czas na Sarnim Stoku jest i to był właśnie jeden z podnoszonych argumentów później przez ekologów, no bo ta duża inwestycja deweloperska to jest to, co my, no w zasadzie ten temat Sarniego Stoku w mediach zaistniał dzięki naszej publikacji, tak, no po znamy, tym jak tak. Opisaliśmy dosyć szczegółowo wydaną decyzję środowiskową przez urzędników prezydenta miasta. Na tej kanwie później mieliśmy skargę do SKO, no teraz już jest sprawa kasacyjna się szykuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. To jest zasługa naszej redakcji, my tą sprawę bardzo niekorzystną dla pana prezydenta przecież ujawniliśmy, no bo publikowaliśmy chociażby też notatkę z tych oględzin na tym terenie, gdzie 9 hektarów terenu, no na takim świstku można powiedzieć papieru. No ona jest dostępna u nas, na łamach portalu była. Natomiast wracając do tej kwwestii tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, no to właśnie do tego zmierzam, że to taka można powiedzieć wpadka. Ja zauważyłem jeszcze jedną, bo no. W pewnym momencie pan Borecki, albo ja się już przesłyszałem, powiedział, że Koalicja Obywatelska. A przejęzyczenie, tak. A nie Koalicja Października, tak by no, pomylił komitety, trochę niefortunnie. Ja nie wiem, czy pan Borecki... Swój pomylił, tak? Ja nie wiem, czy pan Borecki właśnie to jest też takie... No, można było się zapytać jeszcze, czy nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, bo ja jak pytałem panią poseł Pępek, czy pomaga, czy współpracuje z Koalicją Października, to ona mi właśnie powiedziała, że pan Borecki
jest członkiem partii Platformy Obywatelskiej i w sumie tak, nie wiem, czy nie mieliśmy na scenie dwóch kandydatów, którzy właściwie z jednej opcji politycznej, ale to... A najbardziej się kłócili. A najbardziej się kłócili, tak, ale to taki był chyba cel i w ogóle taki zauważyłem, może był zamiar właśnie, że Wojciech Borecki raczej niedużo mówił o swoim programie, a bardziej był taki nastawiony do takiego właśnie podszczypywania czy wbijania szpilek. Ale może powiedzmy o losowaniu. Może ty powiedz, Adamie. No właśnie, bo było losowanie, później słyszymy, losowanie miejsc, kolejności. Tak, tak. Przed nagraniem się to odbywało, widzowie tego nie widzieli. Znaczy ja nie uczestniczyłem, bo zmierzasz do tego, co się działo po debacie. No tak, słyszę głosy, że ktoś miał pretensje później, że losowanie nie było no uczciwe. No tak, jeden z komitetów się zdziwił, że jako ostatni ten wolny głos zabierał Jarosław Klimaszewski. Tak? Że to niby na rękę było panu prezydentowi. Ale tak? No tak, ale to ja tutaj muszę zabrać głos i muszę powiedzieć wprost, że losowanie przebiegało pod moją opieką. Ja miałem miskę z losami i jako pierwsza losowała pani Magdalena Madzia, bo ustaliliśmy, że losują pierwsze kobiety. Potem kolejność alfabetyczna decyduje. Jako pierwsza los wyciągnęła pani Madzia, druga pani Zaremska. Jeszcze w tym otoczeniu, powiedzmy w tej grupie kandydatów stał pan Łoś i Twardak i doszedł w tym momencie pan poseł Foltyn i pan Klimaszewski. Klimaszewski wyciągał los jako przedostatni, były dwie kartki w naczyniu i działo się to w obecności. Na pewno Bronisław Foltyn stał obok mnie i jeszcze z tyłu stała ta reszta pozostałych kandydatów. Ja jak słyszę, ja nie byłem w tej rozmowie, to Tomasz Wałak podobno zwrócił uwagę, że jakaś nieuczciwość i pan prezydent Klimaszewski kończył. No przepraszam bardzo, no znaczy, wszyscy uczestnicy debaty brali udział w losowaniu, losy zostały wyjęte, Klimaszewskiemu zostały dwie ostatnie kartki, pan Borecki się spóźnił, nie spóźnił, przyszedł jako ostatni, gdzie już stwierdziliśmy, że losujemy, bo już robi się późno, a trzeba jeszcze przygotować mikrofony i nie wiem, znaczy, fakty są nikt nie protestował, gdy wyciągano losy, a słyszę głosy już po samej debacie, że coś było ustawione, to jest bardzo nieeleganckie i bardzo nieładne. Kolejność była, kolejność zasad, oczywiście, kolejność zasad, znaczy zasady i kolejność odpowiadania była ustalona. Od samego początku mówiliśmy, że ma być, że kwestia tego, jak usiądą kandydaci, będzie też kwestią później, jak będą, w jakiej kolejności będą odpowiadać. I aby było sprawiedliwie, każdy raz zaczynał, raz kończył. Tak. I zasady były równe dla wszystkich. Ja nie rozumiem teraz znaczy, takich głosów. Ja powiem, bo mówili, że miał prezydent Klimaszewski przewagę, ponieważ ostatni się wypowiadał i rzeczywiście była to mała przewaga, ale on ją doskonale... mówię o tej wolnej wypowiedzi. Aha, i on naprawdę świetnie wykorzystał to, że był ostatni, ponieważ stwierdził na sam koniec swojej krótkiej wypowiedzi, że kontrkandydaci próbowali obrzydzić miasto na wszelkie możliwe sposoby, że on to chyba bierze na siebie i jakby mówił później tak optymistycznie o mieście, o mieszkańcach, więc wykorzystał w bardzo dobry sposób to, że mu się poszczęściło. No dobra, ale kto waszym zdaniem najwięcej zyska? Jest zwycięzcą tej debaty? Wskazalibyście kogoś, taką jedną osobę? Ja może bym zostawił to na koniec jeszcze, bo nie zgadzam się w ogóle z Adamem, że wszyscy byli eleganccy. Właśnie o tym ubiorze mówiłeś coś przed nagraniem. Widać było, że niektórzy się przygotowali świetnie pod tym względem. To może ja wejdę w słowo. Powiedz właśnie może o pani. U radnej Zaremskiej tam naprawdę była dbałość o każdy detal, bo jeszcze przed samą debatą, na dzień przed debatą był telefon ze sztabu i pytanie na przykład o tło. Jakiego koloru będzie tło, więc widać było, że tutaj nawet kwestie ubioru analizowano, żeby jak najlepiej wypaść. To świadczy o tym, jak bardzo profesjonalnie do tej debaty sztab Małgorzaty Zaremskiej podszedł. Ma firma też, która się zajmuje wizerunkiem. No jasne, ale generalnie wiadomo, że to dbanie o ten wizerunek już jako kandydata, no to już jasne, że jest też PR-owcem, prowadzi firmę, ale pokazuje jak poważnie kandydatka podeszła do no debaty. No i ubrała się na tak krwiście. No tak, czerwone. Można było odnieść wrażenie, że agresywnie, a chyba właśnie była maksymalnie merytoryczna, tak. Maksymalnie prezentowała swój program. Ja myślałem, że będzie właśnie więcej tych uszczypliwości. Ale wyróżniała się tym czerwonym ubiorem. To z pewnością. A według statystyk, jeżeli piłkarze na przykład ubierają czerwone stroje, częściej to wygrywają. Więc to coś może, w tym może, może jest. Coś w tym jest. Może w takim razie tobie się nie podobało. Przeciwników może. Co się tobie nie podobało? Aha, co mi się nie podobało. No tak, świetnie wyglądał Bronisław Foltyn, naprawdę elegancko wyglądał jak prezydent. To samo można powiedzieć o panu Łosiu.
Akurat Foltyn miał wizerunek tożsamy z tym, jak występuje na plakatach chyba. No taki chyba był... Ten sam kolor krawatu, mi się wydaje. Ale nie przyszedł w białej marynarce, jak do nas na wywiad. Wypowiadał się spokojnie. Z kolei Konrad Łoś, nie wiem, strasznie się wiercił. Ale mnie zaskoczył. Mówił tak dość niemrawo, jakby... A to ja właśnie mam odmienne zdanie. Nie przyciągał uwagi. Dla mnie wypadł na pewno lepiej niż się spodziewałem, bo oglądam sesję regularnie od wielu, wielu lat. Konrad Łoś jest radnym już drugą kadencję, jeśli dobrze pamiętam. Ja mniej więcej dwie kadencje, czyli już prawie 10 lat te sesje regularnie oglądam. Pan doktor nauk prawnych ma raczej ciężki język, taki nietrafiający do mas, bym powiedział. A w tej debacie. W czasie się mieścił. To ja już nawet nie chodzi mi o te kwestie, że się mieścił w czasie, ale był po prostu, mówił fajnym językiem, mówił, zmieścił się w tym czasie, to też jest powiedzmy ważne, bo jesteś w stanie automatycznie przekazać, uważam, maksymalnie dużo konkretów w tej. No, 90 sekund jest i dużo, i niedużo. Znaczy, ale moim zdaniem wypiadł lepiej niż się spodziewałem. Może bardziej w tych... Znaczy, on bardziej mówił jak polityk, tak jakbym słyszał posła na Sejm, a nie samorządowca. Tak? No bo jest prawnikiem i może to jest właśnie kwestia tego posłów. Języka. No tak, no... No powiedz mi jeszcze, Wojciech Borecki mówił bardzo niewyraźnie, z taką nutką takiej agresji, złości. To się rzucało w oczy. Magdalena Madzia była bardzo spięta, aż mnie to zdziwiło. Co do jej ubioru, no to chyba tak optymistycznie na różowo była, tak? Najbardziej ubrana. Ale tak rozmawialiśmy, że Magdalena Madzia bardzo konkretnie tak. I dużo... To może do tego byśmy wrócili, nie? Do tych rzeczowo... Ale jeszcze skończmy o tej wizerunku. Mhm. Jeszcze chyba Szymona Twardaka mamy, tak? Który... Tak. Który zapomniał ubrać długich skarpetek, świecił łydkami, więc takie fopa klasyczne. Zwracasz uwagę na szczegóły. Prezydent Klimaszewski z kolei bardzo elegancko, ale taki sobie dodał młodzieżowy element, że krawata nie miał, no więc troszkę na luzie. Nie wiem, czy jeszcze kogoś pominęliśmy w tej... Nie, wszyscy. A propos Szymona i tych argumentów, tak? No ja jestem tutaj pod wrażeniem. Z tego względu, że wypadł dobrze moim zdaniem. Stąd stonowany, merytoryczny, jakby ciągle poza tym samorządem, ale miał swoje zdanie na różne tematy i to nie było zdanie gdzieś tam wyciągnięte z kapelusza, prawda? Znaczy, mnie się on osobiście wydał takim kandydatem wydmuszką troszkę, bo mówił coś o swojej działalności społecznej, nie zgłębił tego. Przekonywał chyba, trzy razy się powtarzał, że jest takim zwykłym mieszkańcem, jestem taki sam jak wy. To też taka stara chyba technika, tak? Mm-hmm. Że to jest taki no, kolega z klatki, z bloku. Ale, no nie wiem, na mnie największe wrażenie... Na takiego się nie może kreować, bo już jeden chłopak z bloku jest. Tak. Na mnie największe wrażenie, co mnie też zdziwiło, zrobiła Magdalena Madzia, bo na każdy jeden temat, chociaż się tam z wieloma sprawami mogę nie zgadzać, była świetnie przygotowana, miała naprawdę dużo konkretnych propozycji, mówiła nawet o jakichś szczegółowych swoich pomysłach i mogło to robić wrażenie. Mówiła szybko, nie krzyczała jak na protestach, bo stąd ją przede wszystkim znamy. Bronisław Foltyn podebrał jej sztandarowy postulat, tak? Chodzi o te mieszkania za remont. No, pierwsze zdążył on o tym powiedzieć, co wynikało z losowania. No tak, ale tutaj później odpowiadała chyba w mieszkalnictwie, tak, czyli później Magdalena Madzia odpowiadała, no ale to jest w jej programie, więc tu śmiało możemy powiedzieć, że nie odebrała tego w trakcie debaty. Oczywiście Maja się zgodzę z Marcinem, bardzo merytorycznie wypadła i jestem ciekaw, czy to, że akurat obie panie usiadły obok siebie, co jest dziełem przypadku i kwestii losowania, czy to troszeczkę nie wpłynie gdzieś może delikatnie na wynik wyborów, bo zawsze pani Madzia zabierała głos po pani Zaremskiej, a jakby nie było, one obie raczej mają poglądy bardziej, Magdalena Madzia stricte lewicowe, a Małgorzata Zaremska uważam bardziej też takie lewicowe centrum, ale na pewno bym powiedział bardziej lewicowe niż gdzieś uciekające w prawą stronę sceny politycznej. I czy to gdzieś nie będzie rywalizacja o dosyć podobny elektorat, gdzie to, że Madzia mówiła po Zaremskiej, będzie miało jakiś delikatny wpływ, bo chyba uważamy, że troszeczkę lepiej jednak Magdalena Madzia niż Małgorzata Zaremska też była konkretna, też mówiła dużo o swoim programie, ale chyba lepiej oceniamy jednak kandydatkę z numerem 2, tak? Czy jeżeli chodzi o ilość jakby konkretów, tak? Jakie, ale Małgorzata Zaremska też była naprawdę na wysokim poziomie. Nie, zgadzam się. Przygotowana i widać było, tylko że... Tylko dla mnie lepszy, dla mnie lepiej odebrałem właśnie Madzię. Nie wiem jak wy.
A co powiecie o panu Klimaszewskim? No to jest właśnie najciekawsze. Mieliście takie wrażenie, że w pewnym momencie został zagoniony w kozi róg? Znaczy on miał taką rolę nietypową, bo on się wszyscy musiał bronić na jednego, przez długi czas, tak? No ale to zawsze jest tak, zawsze te debaty tak wyglądają. Ale on sobie tak radzi. Czasem tu mniej humoru było w jego wypowiedziach. On czasem ripostuje takim jakimś sarkazmem, humorem, a tutaj... Jest takim cynicznym, cynikiem, takim klasycznym, ściętą ripostą, ale... Ja myślę, że on się musiał tego spodziewać, ale nie? On jakby potrafi reagować na bieżąco i widać było, że nie skupiał się na tym, co miał przygotowane, tylko rzeczywiście w pierwszej kolejności chyba się odnosił, tak, do jakichś zarzutów, jakie wcześniej słyszał. W kuluarach, że tracił trochę czasu na to odbijanie tej piłeczki, ale jego zdaniem musiał to robić. No jego rola była specyficzna, nie? Więc no musiał właśnie odpowiadać i coś jeszcze od siebie dorzucić. Nie wiem, jak ty to widziałeś jako prowadzący ten... No tak, to mi się wydaje, sytuacji. Że jednak większość wypowiedzi zaczynała się od kilkunastu sekund, że tak powiem, prostowania tego, co mówili poprzednicy. I to jemu chyba najczęściej przerywano, ale on też później też zaczął czasem się wtrącać. Nie? No, ale to w zasadzie tylko z jego adwersarzem, który siedział obok niego, tak? Czyli z Wojciechem Boreckim, bo tutaj najczęściej mieliśmy tą interakcję, ja zdaję sobie sprawę i pewnie takie komentarze po debacie się pojawią, że jej nie było, a jej by oczekiwali widzowie, czytelnicy, mieszkańcy. Natomiast nie wyobrażam sobie debaty w 7 osób, 7 kandydatów, gdzie mielibyśmy żywą dyskusję pomiędzy nimi, bo to jest technicznie nie do okiełznania tak naprawdę. I to była, uważam, najlepsza, najbardziej sprawiedliwa i najbardziej uczciwa forma debaty, jaką mogliśmy zaproponować Państwu, bo wydaje mi się, że każdy z kandydatów dostał 10, znaczy każdy kandydat dostał tak naprawdę 10 minut, bo 6 bloków tematycznych, 1,5 minuty w każdym, minuta na swobodną wypowiedź, więc każdy kandydat miał 10 minut czasu na to, żeby się wypowiedzieć w różnych blokach tematycznych, żeby przekonać mieszkańców. Uważam, że zrobiliśmy, nieskromnie to zabrzmi, ale oczywiście wspólnie z naszymi kolegami z Radia Bielsko, z Bielsko Info, za co serdecznie dziękuję, bo udało nam się tak naprawdę spiąć organizacyjnie tę debatę. A myślę, że to kwestia kilkunastu minut, jakby to zsumować, i naprawdę była dobra współpraca, szybka współpraca, ale współpraca z korzyścią dla mieszkańców, bo my to zrobiliśmy tak naprawdę, no można powiedzieć, że po części dla kandydatów, ale przede wszystkim dla mieszkańców, dla demokracji, żeby oni, kandydaci, mogli się wypowiedzieć, każdy dostał tyle samo czasu, były ustalone bloki też w porozumieniu ze sztabami, każdy kandydat, jeden powie, że za mało, drugi powie, że akurat te 10 minut, ale każdy miał tyle samo tego czasu i mógł w nim maksymalnie dużo treści, dużo szczegółów, dużo konkretów ze swojego programu przekazać. Ta debata będzie oglądana na pewno jeszcze do niedzieli, do czasu wyborów. To są jeszcze 3 dni, ona będzie żywa, o niej będzie się jeszcze gdzieś tam rozmawiać, ona będzie wspominana i każdy z mieszkańców pójdzie i zgodnie z własnym sumieniem w niedzielę wrzuci głos do urny i zagłosuje. Dzisiejsza debata myślę, że pomogła wielu osobom. Ona pewnie nie zmieni historii miasta i tych wyniku tego wyboru, już o tym rozmawialiśmy i, no i wiemy, czego się mniej więcej należy spodziewać. Natomiast ona na pewno pozwala jeszcze niezdecydowanym wybrać, jakimś osobom może jakiś przepływ elektoratów też będzie i na pewno ona pomaga w rozwoju naszego społeczeństwa obywatelskiego, naszej demokracji, bo uważam, że źle by się stało, gdyby do tej debaty po prostu nie doszło, bo 170-tysięczne miasto taką debatę musiało mieć i dobrze się stało, świetnie, że wspólnie z największymi redakcjami w naszym mieście zorganizowaliśmy to wydarzenie. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy docenić jakość tej debaty, też jakość techniczną, że coś takiego w naszym mieście można zorganizować. I to siłami mediów, tak? Właśnie, bo chyba zgodzicie się ze mną, że takiej debaty jeszcze nie było w historii. Tak, oczywiście, że tak. Na YouTube widziałem podziękowania tygodnika Podhalańskiego, to czy podziękowania, to, czy gratulacje. Najlepszego tygodnika w kraju, tak? Bo tak, to jest tygodnik Podhalański, jest regularnie uważany najlepszą gazetą papierową w kraju. Sami zwrócili uwagę, jak dobrej jakości przygotowaliśmy. Tak, 4 kamery w ogóle. Ja też rozmawiałem z ekipą, która realizowała tą debatę dla nas. Mówi, 4 będzie 4. kamera. Myślałem, że niepotrzebnie, ale w sumie no tak, no w zasadzie to dodawało większe pole manewru. A nie skończyliśmy tak, prestiżu samemu wydarzeniu i myślę, że nie odsłuchiwaliśmy jej jeszcze tak w całości, ale chyba się wszystko dobrze udało. Jeszcze nie dokończyliśmy wątku prezydenta, jak sobie poradził, tak? Bo tam odpowiadał na zaczepki, ja myślę, że sobie poradził poprawnie, może ocenę dobry bym mu wystawił, bo on jako jedyny
ma to zaplecze, ma doświadczenie, tak, ze swojej codziennej Zna pracy. Zna te dane wszystkie. I dokładnie tak. potrafi powiedzieć, jaki pomysł jest możliwy do realizacji, jaki nie. I mówił, jakie są dalsze plany miasta. Na pewno z tego Ci mieszkańcy dobrze wiedzą, co dalej za jego prezydentury będzie się działo. Inni kandydaci rzucali takimi czasem fantastycznymi pomysłami, że nie wiemy, czy byliby w stanie to zrealizować. Marcin, nawet tak prozaiczna kwestia jak to, że dzisiaj Klimaszewski prawdopodobnie przyjechał na aulę z ratusza, tak? Gdzie on ma funkcję, można powiedzieć, dyrektorską, taką menadżerską. On dzisiaj mógł w gabinecie, ja nie wiem, no może jakoś bardzo zapracowany był, ale równie dobrze może dzisiaj miał jakiś luźniejszy dzień, był w stanie sobie poustawiać jakoś ten. A Magdalena Madzia przyjechała i mówi, że przyjeżdża prosto, wiesz, z pracy, po ciężkim dniu i tak dalej. To też są pewne okoliczności. Masz 100% racji. Klimaszewskiemu do takiej debaty jest przygotować się łatwiej. Jest mu być, pewne kwestie są mu znane, tak jak Adam mówi, pewne dane na pamięć. Magdalena Madzia, żeby się przygotować do debaty, do swojego programu, i on to na pewno kosztuje więcej wysiłku, więcej czasu i tak dalej. Tak. I więcej przygotowań. Oczywiście, że tak. No więc to tym bardziej trzeba. Byli wcześniej, ale Szymon Twardak też usłyszałem, że miał jakieś takie no, problemy takie osobiste, które mu zaprzątały głowę. No tak, pożar mieszkania. No to się zgadza. No to też na pewno są rzeczy, które gdzieś się utrudniają. Ja tego nie wiedziałem, myślę, że... Nie, pożar mieszkania to jest... No, publicznie wiadomo, że doszło tam do pożaru, ale... chyba już te najgorsze momenty, mogę powiedzieć, są za nim, bo też już o tym rozmawialiśmy. Więc jedni byli zmęczeni kandydaci, drudzy wypoczęci i lepiej, gorzej przygotowani. Prezydent na pewno ma łatwiej. Co do tego myślę, że bez problemu. Ale nie jest tak do końca też łatwo, bo generalnie ja widziałem w pewnych momentach, jak wypowiadali się przedmówcy pana prezydenta, kręcił głową momentami, bo on wiedział, że te postulaty, te pomysły są nie do zrealizowania. No ale osoby, które dopiero kandydują, jeszcze tej wiedzy widocznie nie mają, tak? I być może nawet mogą porwać kogoś w ten sposób, że dadzą postulat, ktoś pójdzie za tym głosem, natomiast no, okaże się po wyborach już w ratuszu, że to jest nie do zrobienia. Nie, no to są i postulaty Klimaszewskiego, który obiecywał, a finalnie też nie spełnił. Mówię na przykład postulacie. No tak, ale to można też powiedzieć, obrócić drugą stronę. No, chociażby kwestia darmowej komunikacji miejskiej dla młodzieży szkolnej czy coś. On też obiecywał, był szefem Rady Miejskiej, jak kandydował w 2018 roku i podmieniał Jacka Krywulta na stanowisku prezydenta miasta. I też szedł z dużym, można powiedzieć, doświadczeniem samorządowym, obyciem. I nie wprowadzono tego postulatu, prawda? Więc z tym jest różnie i czasem no, nawet można własne możliwości i realia, te jakie panują w mieście, przecenić. A z tymi postulatami jest różnie, bo to też jest kwestia tego, że można z czegoś zrezygnować i znaleźć środki na to, żeby zrealizować jakiś inny postulat, prawda? Więc musielibyśmy tak naprawdę mówić o jakimś konkretach, a chyba na to nie mamy czasu, żeby teraz omawiać programy wyborcze, bo rozmawiamy już stricte o samej debacie. No, jeden z kandydatów chyba powiedział, że nie wiemy, że czegoś się nie da zrobić, tak, no to po prostu robimy. Jakby tak. Nie wiem, który. I też chyba pani Zaremska cały czas mówi podczas całej kampanii, o nienasizmie. Skończmy z niedasizmem, tak. Wszystko się da, nie? I próbują nam jakby wmówić, przekonać nas, że są w stanie zrealizować nawet te cudowne pomysły, jak budowy 40-piętrowych wieżowców. A to Manhattan Bronisława Foltyna, tak? Tak. Nie wstydził się powtórzyć, nie? A wróćmy może na moment do tych bloków tematycznych, bo było i mieszkalnictwo, i gospodarka odpadami, dyskusja na temat przestrzeni miejskich i tak dalej. Czego wam tutaj zabrakło, jeśli chodzi o odpowiedzi Nie zabrakło kandydatów? Konkretów, tak powiem ogólnie. Jakby to moje pytanie, gdy pytałem o taką wizję radzenia sobie ze sprawami komunikacyjnymi, to tutaj no nie padały chyba, nie? Żadne takie konkretne rzeczowe odpowiedzi, czy komunikacja ma być darmowa, czy chcą, czy nie chcą zamykać centrum dla ruchu. Nie, to tutaj na pewno u Magdaleny Madzi była kwestia... Powiedział ktoś o korkach w ogóle, że są? Bronisław Foltyn mówił o kwestii parkingu, że więcej ich powinno być. Magdalena Madzia przedstawiała to właśnie ten postulat niezrealizowany Klimaszewskiego, tej darmowej komunikacji dla młodzieży szkolnej i ten bilet do kultury. Jakieś tam konkrety padały, ale to twoje pytanie też było dosyć ogólne. Tak. Więc można się było wykazać. Tak, można było uciec w jakąś stronę. Zresztą, oni mówili o ścieżkach rowerowych. Zresztą tak samo jak moje o edukacji i szkolnictwie wyższym. Trochę mam do siebie, że albo
bo najpierw zapytałem o tą współpracę, rozwój tej uniwersyteckości, a później uciekłem troszeczkę w tą kwestię populacji i tego, że się miasto wyludnia, starzeje się nam społeczeństwo, jak zatrzymywać tych studentów w mieście. No i kandydaci mi uciekli w tą drugą stronę, kompletnie zapominając o tej kwestii współpracy z uniwersytetem, czy Uniwersytetem Bielsko-Bielskim, czy Filią Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, więc z jednej strony wiedzieliśmy, że mają 90 sekund, wydawało się to dużo czasu i te pytania staraliśmy się dać albo rozbudowane, albo z takim właśnie większym horyzontem, no a z drugiej kandydaci czasami też właśnie naokoło gdzieś całego, starali się cały temat gdzieś poruszyć i właśnie mogło się wydawać to w ten sposób, że później brakowało takiego konkretnego naprawdę jakiegoś pomysłu w danej dziedzinie. Dla niektórych ten czas był nawet za długi, bo kończyli wcześniej. No zdarzało się i to też mnie zaskakiwało, nie ukrywam, bo pierwsza propozycja z naszej strony, jak organizowaliśmy, jak było pierwsze spotkanie ze sztabami, pierwsza moja propozycja była taka, żeby w blokach tematycznych było 60 sekund. To by nam cały czas debaty skróciło. Natomiast gdzieś znacznie. Natomiast otwarta wypowiedź miała być dłuższa. A otwarta wypowiedź miała trwać 90, czyli odwrotnie. Sztaby chciały odwrócić te proporcje. Na to się zgodziliśmy, no bo to debata, która ma służyć nie nam, tylko kandydatom i mieszkańcom. I faktycznie no, troszeczkę byłem zdziwiony, że parę razy się zdarzyło, że ktoś kończył przed czasem, ale to kilka sekund, kilkanaście, prawda? No nie zdarzyło się, że ktoś, nie wiem, oddał połowę czasu. To nie. No, ale częściej raczej ten gong przerywał jakieś zdanie. A niektórzy też chyba nie patrzyli na czas, bo zdarzało ekran, się, że ekran był spory. Sekundę do końca pan Borecki zaczynał kolejne zdanie, prawda? No tak, ale ekran był spory i był, myślę, że dosyć dobrze widoczny. Gong też sygnalizował, pozwoliliśmy dokończyć to zdanie. Taką mieliśmy niepisaną zasadę, że to ostatnie zdanie, gdy zabrzmi gong, będzie można dokończyć. No, a co do twojego pytania o te bloki tematyczne, no to powiem tak, trudno w ogóle odnosić się do tych wypowiedzi kandydatów, bo były tak rozdrobnione, te wypowiedzi składały się z tylu różnych drobnych propozycji, no naprawdę trudno jakby je porównywać, oceniać, bo to trzeba było też zderzyć z kwestiami finansowymi, tak, możliwościami budżetu gminy i też czasem dotyczył różnych tematów. No, niektórzy odbiegali od tematów. Niektórzy odbiegali, no, też zwróciłem uwagę na to. Zachęcamy czytelników, słuchaczy, żeby po prostu obejrzeli tę debatę, tak, jeszcze raz. Tak, i na spokojnie sobie. Tak. Generalnie ja też miałem wrażenie, że gdzieś dopiero w okolicach trzeciego pytania te odpowiedzi zaczęły być konkretniejsze. Że na początku tak jakby troszeczkę badali siebie nawzajem. No, pierwsze dwa pytania, ty zadawałeś drugie. Rzeczywiście też myślałem sobie mało konkretów, prawda? No tak, bo jesteśmy... Ja stwierdziłem, że dałem mi doskonałą okazję skrytykować, że jesteśmy jednym z najbardziej zakorkowanych smog, miast. Cokolwiek. Ktoś powiedział coś o smogu? Tak, no raczej nie. No. Nikt nie powiedział, jak rozwiązać problem z korkami, chociaż jesteśmy na czele właśnie rankingów tych niechlubnych. No nie kojarzę takiej... Tak, komunikacja miejska jest bardzo mocno krytykowana. Znaczy, no mówiono o parkingach, tak? Tylko mówią o parkingach piętrowych, ale żaden nie powie, skąd weźmie na to pieniądze, nie? No tak, a to jest dosyć... Tego mi najbardziej w kampanii brakuje, tak? Że jak rozmawialiśmy w tym samym studiu z kandydatami, tak? Skąd pan, pani weźmie na to pieniądze? No i głucha cisza wtedy, tak? No. Czy wy chcielibyście wskazać najlepszych, najgorszych, czy może to już zostawimy widzom? Nie, ja myślę, że czytelnicy... Tak pod względem wizerunkowym, takiego wygadania ilości pomysłów, konkretów, to ja bym tutaj wskazał, tak jak na początku mówiliśmy, Magdalenę Madzie, Małgorzatę Zaremską i prezydent Klimaszewski, no trochę niżej niż obie panie. Czyli panie. Więc panie. Szkoda, no, że panie tak obok siebie właśnie, troszkę nad tym ubolewam, ale takie było losowanie. Szkoda, że panie nie były bardziej, no w dłuższym, większym dystansie, bo na pewno urodą dopełniały całą naszą debatę w tym męskim gronie, które no dominowało jednak, ale też no mówię o poglądach dosyć zbliżonych do siebie, więc jedna mówiła po drugiej, a obie miały do przedstawienia dosyć sporo konkretów ze swojego programu i szkoda troszeczkę, że tak nam się to losowanie ułożyło. Ale no tak, ja się zgadzam z Marcinem, na pewno moim zdaniem najkonkretniej, najlepiej, najciekawiej Magda Madzia. Kto drugi? No nie wiem, czy ja bym się posiłkował chyba z Zaremską, a później na równi prezydenta Klimaszewskiego i Konrada Łosia. Tak, i Szymona Konrad... Twardaka, tak jak ty wspomniałeś, mimo że mówi, że jest zwykłym chłopakiem, był jednak przygotowany, miał dużo konkretów, rzeczy do powiedzenia. Nie było tak, że go zatkało, tak?
Mhm. A na drugim biegunie? Tutaj chyba nie ma, tak jak rozmawialiśmy też jeszcze na samej auli, po tym jak się już wszystko trwało, sprzątanie sprzętu, co troszeczkę też trwało, bo tego sprzętu było sporo, ale tutaj chyba jest jednogłośna opinia, że zdecydowanie Wojciech Borecki tu chyba tak niestety dosyć konkretnie odstaje od reszty stawki, bo mówię, nawet po Konradzie Łosiu spodziewaliśmy się chyba trochę słabszego występu, a ja jestem bardzo pozytywnie zbudowany. Naprawdę wypadł dosyć, znaczy merytorycznie, ale przede wszystkim wizerunkowo, językowo. Mówił płynnie, mówił ciekawie, nietrudnym językiem. A wiem z sesji Rady Miejskiej, że no jest z tym trudno, więc dla mnie duży plus też właśnie Konrad Łoś, no ale to wymieniałeś, że... Swoich wyborców na pewno przekonał. Nie, no to Prawo i Sprawiedliwość ma ten swój żelazny, stabilny, myślę, że tych 20-kilka% to jest taka absolutna gwarancja. Bo przeprowadzaliśmy też sondę uliczną niedawno i też zdziwienie budzi to, że na poziomie samorządu ludzie przenoszą jakby tę wielką politykę, tak? Chcą głosować na Koalicję Obywatelską albo na PiS, a nie na konkretne... To są te żelazne elektoraty, te bazy, o których rozmawialiśmy, nie? Czyli to, że Klimaszewski może się spodziewać przynajmniej tych 35%, które koalicja zdobyła na jesieni w wyborach, ale ja myślę, że to będzie jeszcze więcej, bo dochodzi taki elektorat, który absolutnie nie zagłosuje na Platformę, ale jest już w stanie skreślić tego Klimaszewskiego na karcie wyborczej. Dochodzi też to poparcie Lewicy, która miała 8%, więc Klimaszewski pewnie powyżej 40%, myślę, że na pewno powyżej 40% i to sporo procent się w niedzielnych wyborach będzie w stanie zdobyć, a Konrad Łoś automatycznie PiS miał te 30%. On nie jest kandydatem, dalej będę to powtarzał, no tej ligi, co Przemysław Drabek, ale spokojnie tych 20-kilka punktów procentowych powinien zdobyć. I myślę, że jeśli będzie druga tura, to pomiędzy tymi dwoma kandydatami, no nie potrafię sobie wyobrazić takiego scenariusza, gdzie nagle wyskakuje ktoś z tego drugiego szeregu i jest w stanie zdobyć te ponad 20 punktów i przeskoczyć Łosia. Nie ma taka, to arytmetycznie to jest po prostu w tym układzie niemożliwe. No ale prezydent Klimaszewski nie wykorzystał szansy tego, żeby się, nie wiem, roznieść w pył, tak? Nie, on nawet w tym czasie wolnym, mówił o współpracy, żeby współpracować i tak dalej. No ale tak jak sam pisałeś, tak, wcześniej, że kandydaci z takiego politycznego drugiego szeregu, trzeciego wręcz. No w przypadku PiS-u nawet mówiliśmy o czwartym, bo można było wystawić Drabka, Łosia, Pudę i Szweda i tak naprawdę dopiero gdzieś tym czwartym szeregiem można powiedzieć. Można było dużo, dużo mocniejszego rywala rzucić, a tutaj tak mam troszeczkę wrażenie, jest taka gra trochę na pożarcie jest rzucony, ale nie oznacza to, że on nie zdobędzie tych, myślę, 20-kilku procent, bo to jest żelazny elektorat jego partii, który na niego zagłosuje. A mówiąc jakby o tym poziomie, że także najsłabiej według nas wypadł Wojciech Borecki, to i tak chciałbym powiedzieć, że i tak jestem pod wrażeniem, że nikt się nie skompromitował, nie palną jakiejś strasznej głupoty. Właśnie to też chciałem zauważyć, że tak... Każdy się starał, tak? Nie ma kandydata, który jakoś intelektualnie by odbiegał, prawda? Że wszyscy jakoś są na podobnym poziomie, myślę. Także nie ma tam szeregu żadnego. Mieliśmy, no może to nieładnie zabrzmi, no ale nie ma w tych wyborach jakiegoś takiego komitetu, tak jak w 2018 roku, na czele którego stanęła Monika Socha, prawda? No, w tym roku, w tych wyborach no, nie mamy tak, można powiedzieć, powiedzmy, egzotycznych kandydatów, o tak to dyplomatycznie ujmijmy. Ja powiem czytelnikom o proteście jednoosobowym. Czy myśmy się tego spodziewali, dlatego nie podawaliśmy szczegółów związanych z miejscem, tak? No bo domyślaliśmy się, że Rajmund Polak oczywiście będzie chciał. Ja się spotkałem, może nie tyle z zarzutami, co z pytaniami. Dlaczego nie zapraszacie publiczności? No właśnie dlatego, że Rajmund Polak, jak tylko weszliśmy akurat na live, wtargnął na salę, krzyczał precz z komuną i to na pewno było słyszalne w transmisji, w debacie. Po czym rozdawał ulotki? Po czym później rozdawał w dziekanacie swoje ulotki, bo kandyduje na radnego Sejmiku Śląskiego. Wyprowadziła go Straż Miejska i pilnowała go już później na terenie uczelni. No właśnie z takich względów... Znaczy widziałem to na własne oczy. Raczej mówili, że panie Rajmundzie, tak spokojnie, pan jest fajny chłop. I spokojnie z nimi wyszedł, tam nie było żadnej awantury. To jest z jednej strony trochę smutne, że jedna osoba jest nam w stanie troszeczkę, tak można powiedzieć, no terroryzować troszeczkę miasto. Ostatnio byłem na koncercie Leszka Możdżera, bardzo cicha, nastrojowa muzyka i pan Rajmund z samego końca sali krzyczał do Leszka Możdżera, zadawał mu jakieś pytania, tak? I
artystą Łodzi, bo odpowiadał jeszcze, nie? Rajmund Polak jest chyba już, można powiedzieć, niereformowalny i niestety lubi zakłócać takie publiczne wydarzenia. Chyba najlepiej ignorować, tak? Tak, ale no taką debatę byłby na, po prostu by nam rozbijał, prawda? A my chcieliśmy po prostu jednak zrobić to z poszanowaniem dla widza, żeby nic widzowie mieli możliwość naprawdę bardzo duży zasięg, bardzo duże możliwości dotarcia poprzez to, jakie media współorganizowały debatę, więc myślę, że jeszcze statystyki sposób... jeszcze rosną. Zaraz po debacie sprawdzaliśmy, około 10 tysięcy było. Tak, na wszystkich kanałach to już przekroczone 10 tysięcy odtworzeń. To naprawdę dużo. A nie wiem, czy mówiliśmy o porze, że nie była taka najszczęśliwsza, bo ludzie z pracy przeważnie wracają. Pora mogłaby być późniejsza. Kwestia godziny, no proponowaliśmy 17, jeden ze sztabów, tak, jeden ze sztabów miał swoje zobowiązania i o godzinie 18 miał konwencję na zamku dzisiaj. Na ich prośbę było przesunięte na godzinę 16, za zgodą oczywiście wszystkich, więc jakby 16 wynika, zdajemy sobie sprawę, że ona no, do transmisji na żywo nie jest zbyt idealna, bo to jest raczej czas powrotów z pracy, ze szkoły, odbierania dziecka, jakichś zakupów. Natomiast myślę, że przez najbliższe do wyborów niedzielnych będzie możliwość odtworzenia jej w wielu kanałach i jeszcze każdy będzie miał możliwość, kto będzie miał taką potrzebę, zapoznać się z nią, z jej zapisem i zgodnie z własnym przekonaniem, sumieniem skreślić kandydata, który najbardziej mu odpowiada. No ale transmisja była w zasadzie we wszystkich największych bielskich mediach, na Facebooku, tak, na YouTube, na tych portalach. Czytelnicy komentowali to dość zawzięcie. Na bieżąco, tak. W tych kilkunastu chyba prawie miejscach. Co jest takie bardzo pozytywne i pokazuje, że jakaś tam aktywność istnieje, tak? Jakieś zainteresowanie wyborami samorządowymi. A może o jakichś ciekawostkach powiemy sobie, o jakichś takich śmiesznych scenach. Mnie najbardziej zapadła w pamięć właśnie pani Zaremska w czerwonym stroju, gdy przedstawiła się jak James Bond, tak? Jestem Zaremska, Małgorzata Zaremska z pauzą. Nie wiem, czy ona to zrobiła celowo. Myślę, że tak. Czy przez przypadek jej wyszło. Ja myślę, że tam, jak już rozmawialiśmy o tych kwestii tła i tego, jak się ubrać, także ja myślę, że tam każdy szczegół był wypracowany, więc nie do końca trafione było to wystąpienie na stojąco, prawda? Gdzie tam w tle mamy Magdalenę Madzie. A to może powiedz, jak to z twojej perspektywy wyglądało? No. Trochę zabawnie. To jednak nie było tyle miejsca, żeby ten kandydat był sam w kadrze, prawda? Widziałem, że panowie no, ale czy mówisz o tym, że koncepcja była, że są na siedząco wszyscy? Tak. I ta wypowiedź ostatnia też miała być chyba z założenia. Tak, wiadomo, tak, na siedząco. Tak, no, tak. Widziałem, że tam panowie technicy starali się ratować obraz, kadrować. Tak, jako jedyna wstała, tak? Ale no, cały czas Magdalena Madzia była w tle, co myślę odbierało trochę tej wypowiedzi pani Zaremskiej. No tak, bo pani Magdalena się uśmiechała, czy tam nawet im rozśmieszyła ta sytuacja, miałem wrażenie. No. Ale generalnie, no, żeby nie rozwlekać, bo też no, to jest komentarz na bieżąco, zaraz po debacie. Czy wy jesteście zadowoleni? Czy my jesteśmy zadowoleni i czy nam się podobało? Nie no, ja myślę, że zadowoleni powinni być w naszym imieniu mieszkańcy, bo to z myślą o nich to wszystko się odbyło. Więc myślę, że no tak, no ja i jestem zadowolony. Mieli szansę. Zresztą nam dziękowali chyba nawet ze sceny. Tak, za taką to możliwość. To no być może, ale no i myślę, że kandydaci no, po części też, bo tak jak mówiliśmy już wcześniej, dostali, każdy miał 10 minut tak naprawdę czasu, żeby przekonać do swojego programu wyborczego, ale przede wszystkim robiliśmy to z myślą o mieszkańcach, o naszych czytelnikach, widzach, którzy dostali solidną dawkę, można powiedzieć, wiedzy o kandydatach, o ich programach i będą mogli, no powtórzę się po raz kolejny, ale w niedzielę pójść zagłosować zgodnie z własnym przekonaniem na tego, który ich przekonał. Ja jestem bardzo zadowolony z jakości tej debaty. Naprawdę jest na takim bardzo wysokim poziomie. Równie dobrze mogło być w mediach ogólnopolskich, nie licząc tam jakichś par drobiazgów, tak? Tak, które można zniwelować. Jedynie nie do końca jestem zadowolony jakby z tego, że często lali wodę. Ale na to nie mamy do końca wpływu. Znaczy, myślę, że można by to było pokierować w taki sposób, że zadając naprawdę takie pytania zero-jedynkowe, tak? Czy ale jesteś, nie wiem, nie za... przy tej liczbie kandydatów, bo tych bloków by musiało być... Ciężko by było to zgrać organizacyjnie, wiesz? Bo to ja miałem na swoich, można powiedzieć, barkach te kwestie uzgodnień, Adam się im przysłuchiwał. Myślę, że ciężko by nam było ze sztabami wypracować jakiś scenariusz, jakiś zarys tego wszystkiego. Łatwiej by było, gdyby było tych kandydatów oczywiście mniej, bo te zarzuty, może nie zarzuty, ale sugestie, pytania, czemu nie było tych pytań i nie było tej interakcji, to świetnie można zrobić
Oj, dla mnie oby doszło do drugiej tury. Niech ta demokracja u nas się rozwija. Niech dojdzie do drugiej tury i w tej drugiej turze mamy dwóch kandydatów i wtedy naprawdę mamy pole do, no można powiedzieć, popisów, jak to wtedy zorganizować. Tej interakcji tam wtedy no, nie może zabraknąć i jej będzie dużo, ale nie przy 7 kandydatach, bo mielibyśmy naprawdę, no nawet kwestia tego pytania, dlaczego nie było pytań pomiędzy kandydatami, no jak to zorganizować? Mamy nieparzystą liczbę kandydatów, co już troszeczkę nam utrudnia, ale przede wszystkim kto kogo ma pytać. Jeśli każdy ma dowolność, to nie oszukujmy się, każdy pyta Klimaszewskiego, automatycznie inni mają mniej możliwości przedstawienia, odniesienia się do czegoś. Losowanie jest, uważam, takie nie do końca, ciężko się do niego przygotować, musisz mieć pytanie na każdego. Nie, znaczy, jest to dobra formuła. Pytań był taki, że był dość otwarte i dał możliwość pokazania, jaką ktoś ma wizję, tak? Jednym się to udało zrobić. Znaczy tych naszych pytań. Tak, no to jedne pytania były bardziej szczegółowe, jak Asi Wieczorek, która naprawdę znaczy w kwestii mieszkalnictwa powyciągała różne dane, czy bardziej otwarte jak twoje, gdzie no, zostawiłeś kandydatom tak naprawdę szerokie pole prezentowania programu. Jedni sobie świetnie to wykorzystali, bo naprawdę dali całą listę pomysłów, jak to rozwiązać. No a inni jakby tak kruszyli. No nie? Zgadza się. Więc też no, słuchacz może sobie tutaj wyciągnąć własne wnioski. Ale właśnie temu to ma służyć. Mhm. Temu, żeby mieszkaniec był w stanie ocenić każdego z osobna i podjąć decyzję w dniu wyborów. Adam prowadzi, ale jeżeli zmierzamy do końca, to zaapelujmy, żeby mieszkańcy szli przede wszystkim do tych wyborów. Tak, jak najbardziej. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się, drodzy Państwo, przy urnach w niedzielę. A te nasze rozmowy trochę Wam jakoś pomogą dokonać wyboru. Oczywiście nikomu nic nie narzucamy, tutaj każdy ma wolną wolę, każdy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem. No ale generalnie z mojej strony to już wszystko. Czy coś Panowie chcielibyście jeszcze dodać? Nie. Zapraszamy na wybory. Decydujemy tak, o tym, co dzieje się najbliżej nas i naprawdę warto wybrać kogoś zaufanego dla siebie, możemy go później z tego rozliczać. Tak, wybieramy wizję miasta, wybieramy pomysł na miasto, wybieramy ludzi, którzy będą rządzić miastem przez kolejnych 5 lat, bo nie tylko prezydent, ale także 25-osobową Radę Miejską, która jest ciałem uchwałodawczym w samorządzie, więc przed nami kolejne ważne wybory, na które koniecznie, uważam, powinni wszyscy mieszkańcy miasta się udać. Ja wiem, że niektórzy mogą czuć się zawiedzeni, mogą nie ufać politykom i tak dalej, ale uważam, że jednak zawsze warto pójść, oddać głos na tego, który nas najbardziej przekonuje, by potem móc tego kandydata rozliczać z tego, co robi lub nie robi dla naszego miasta. A my oczywiście obiecujemy, że ktokolwiek wygra, będziemy przez kolejną kadencję patrzeć uważnie na ręce. Moimi gośćmi byli Marcin Kałuski i Bartłomiej Kawalec. Dziękuję. Dziękuję.